Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest Airport CEO, albo jak ja sobie to mówię, CEO, po prostu. I wiele osób pewnie też tak mówi. Słuchajcie, czy ta gra zagości w dłuższej serii na kanale zależy oczywiście od waszej aktywności, od waszych wyświetleń, łapek w górę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od wielu miesięcy pytaliście, czy ta gra ukaże się ponownie na kanale. Proszę bardzo, ukazała się zgodnie z waszą wolą. Czy splajtujemy, czy też osiągniemy sukces? Zobaczymy. Słuchajcie, zostawcie na dobry początek łapki w górę największej możliwej ilości, jak tylko możecie. No oczywiście subskrypcje, to jest dosyć istotne. Walczymy o zdobycie 10 tysięcy subów w krótkim czasie. No i oczywiście wasze komentarze. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. My zaczynamy materiał. Zapraszam na film. Ladies and gentlemen, proszę zapiąć pasy. My zaczynamy naszą rozgrywkę. Wybierzmy sobie nowe lotnisko. Płeć, może nie taka, coś... Znaczy nie, no płeć to taka, ale... Chwileczkę, może jakaś taka inniejsza twarz. No to w sumie może być ta, ale kolor włosów to jakiś taki może... Może nie wiem, może sobie... No powiem szczerze, że no nie mogę trafić, no nie mogę trafić. Dobra, niech zostanie taki imię, no to na pewno Pabelus, proszę państwa. Pabelus tu jeszcze, o właśnie. Natomiast nazwisko, Grana Kompa, nie to nie. A, Grankowski, niech będzie, Grankowski. Pabelus Grankowski, niech będzie, właściciel lotniska, pyk. Proszę państwa, kiedy chciałem jakoś zagrać, zastanawiałem się, gdzie ulokować swoje lotnisko. No i tak wpadłem na pomysł, że może w Afryce, ale jak zobaczyłem, ile oni mają połączeń krajowych, to nie. No i padło na starą, życzliwą Polandię, więc ulokujmy się, Warszawa, no zdecydowanie inaczej to teraz wygląda, kontynuuj. No i jeżeli chodzi o nazwę portu lotniczego, to z tym również mam zawsze problem, żeby cokolwiek wymyśleć, więc przygotowałem to sobie wcześniej. I na cześć moich widzów port lotniczy będzie nazywał się Viewers International Airport. I, aha, tutaj jeszcze powinno być E. No i 3-literowy kod IATA. To będzie V i A. Wybierzmy sobie jeszcze tylko jakieś fajne logo, zobaczmy. To jest niegłupie. No to w sumie też mogłoby być. No to na pewno nie. O, to może być. To takie prawie jak warszawskie. Nie wiem dlaczego, ale te barwy mi się z lotniskiem na warszawskim okręciu kojarzy. Duża mapa jak najbardziej. I na pewno nie poziom łatwy. Na umiarkowanym mamy 2 miliony złotych, tak? Bo gramy w złotówkach. Trudność... Aha, trudność to milion. To może nie. To może umiarkowane jednak, ponieważ tutaj, proszę państwa, trzeba spędzić na początku dosyć dużą ilość czasu, żeby zarobić na lotach General Aviation, a takimi będziemy się w tym odcinku zajmowali, więc no niestety tego czasu mi brakuje, więc niech będą te 2 milioniki. Uruchamiamy, no i oczywiście... Zaczynamy budowę naszego portu lotniczego. No i jesteśmy już na mapie. Mamy wspaniałego smartfona 6G. Zacznijmy wprowadzenie. No tutaj przez to się przeklikamy akurat, bo to nam pokazuje interfejs. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, no to gdzie indziej, po prostu no tutaj nie. Kolejną rzeczą na początek, jaką bym chciał zrobić, to chciałbym te drogi jakoś inaczej rozlokować, ponieważ no, dla mnie jest to bezsensowne w tym momencie ulokowanie. I w takim wypadku wybierzmy sobie drogi publiczne. Ja odtąd pociągnę, specjalnie odtąd ciągnę, dlatego że nie mogę do pewnego momentu, znaczy mogę usuwać drogę do pewnego momentu. Później już mi gra na to nie pozwala ze względu na tunel, który tam biegnie, ale żeby było równo, to niech ta droga tutaj będzie. Dobra, w porządku. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał wykonać, to jest podpisanie kontraktu z firmą wykonawczą, która będzie nam to wszystko budowała. I teraz tak,
Tutaj mamy maksymalną liczbę usługodawców 82 i 8,30 za godzinę, a Brickley... Brickley ma nieco więcej. Dobra, to niech będzie ta Brickley. No tu mieliśmy akurat nie fart, ze względu na fakt, że no, czasami zdarza się więcej tych ludzi, tych robotników. Dobra, tutaj chcę na razie max umieść. Pip, 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 pip. Dobra, i puśćmy sobie, proszę Państwa, czas. Niech ten czas już biegnie. Chłopaki już tu jadą, proszę bardzo. Wiesiek z Cześkiem już przyjechali. Pięknie. Dobra, i teraz czas na... lotnisko jest... No dobra, tyle to wiemy, że jest zamknięte. Czas trochę pobudować. Zacznijmy oczywiście od pasa startowego. Pas startowy mały, z kierunkiem lądowania z drugiej strony. Tak, niestety tutaj pasy mają kierunek lądowania, nie tak jak w rzeczywistości. W rzeczywistości, proszę Państwa, tak jak sobie spojrzymy, tutaj mamy numerki. To te numerki, te liczby oznaczają nic innego, jak tylko najczęściej, znaczy kierunek wiatru, który najczęściej, z którego najczęściej ten wiatr wieje. W związku z tym tak są pasy rozlokowane. Tu niestety ten kierunek jest. No dobra, ale to się nie będziemy zagłębiać, to tak najprościej jak tylko mogłem, to wam to wyjaśniłem. Znaczy zapewne tam fani lotnictwa się znajdą u mnie i wyjaśnię wam bardziej. Źle to zrobiłem, nie tak, nie w taki sposób, to usuńmy, nie tak chciałem. Pas już jest gotowy, więc to mnie cieszy. Chciałem tutaj w ten sposób, o, tutaj tak, natomiast z drugiej strony chciałbym, no oczywiście w stronę odwrotną. I to jest gotowe, słuchajcie, teraz tak, droga kołowania z pewnością się przyda. Bez tego to raczej samoloty by po trawie nie mogły jeździć, aczkolwiek jakieś tam Czesie, czyli Cessny i inne Piperki to pewnie tak. To mamy gotowe i to jest jakby taka podstawa, ale my zrobimy coś więcej. My zrobimy coś więcej ze względu na fakt, że ja chcę mieć tutaj dwa pasy. Więc zrobimy sobie na początek taki oto kwadracik, żebym wiedział, dokąd mniej więcej tam rozlokować to wszystko, i wciśniemy tutaj drugi pas, tym razem z drugiego kierunku, żeby samoloty nam tutaj lądowały. No i to mamy, pięknie. Analogicznie podobna sytuacja, tutaj mamy, akurat w tym wypadku będzie zjazd, z drugiej strony będzie wjazd, fajnie. I teraz potrzebuję to ogarnąć w taki nieco dziwny sposób. Dlaczego? Potrzebuję stędy. Stędy, czyli miejsca do parkowania. I potrzebuję to obrócić. I teraz tak, tutaj sobie chcę mniej więcej na dwie kratki zrobić odstęp. Tutaj również na dwie kratki zrobić odstęp. I teraz tak mniej więcej porówno, żeby było z każdej strony, bo one się nie połączą. Przynajmniej nie powinny po moich szybkich wyliczeniach. Ale mogę się zdziwić. No jak się połączą, to też nic strasznego się nie dzieje. No nie połączyły się, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli mamy 12 stędów dla lotów General Aviation. I teraz dalej... Mamy tutaj drogę kołowania, mniej więcej dotąd ją dam, z drugiej strony będzie identyczna sytuacja, aczkolwiek nie, czekajcie, wiecie co, zrobimy ciut inaczej to zrobimy, wykasujmy tę drogę kołowania, nie w ten sposób, tam już chłopaki zabrali się za budowę, no pospieszyli się nieco, ale nie tak, zrobimy to nieco inaczej, a mianowicie, chciałbym puścić to może... może w taki oto sposób. Tutaj sobie zrobimy to dotąd. Na 5 szerokości. Tutaj w górę 5 na 5. I tutaj to dołączymy. Podobnie zrobię z drugiej strony. Mniej więcej tak. Tutaj to podłączymy. I to
będzie 5 na 5. I tutaj również 5 na 5. To byśmy mieli. Teraz tak. Tutaj będziemy mieli również drogę kołowania, tak żeby samoloty mogły już do swoich stanowisk postojowych dotrzeć. Widzę, że chłopaki się cały czas uwijają jak w ukropie. My możemy w takim wypadku wykorzystać sytuację i skoro mamy tutaj pas, że z tamtej strony będą lądowały, to tu chcę zrobić wjazd. Natomiast tu będzie zjazd. Ale na tym pasie będzie sytuacja zgoła odmienna, ponieważ tutaj będziemy mieli wjazd, a z tej strony będzie zjazd z pasa. O, takie coś. W porządku. I teraz tak. Żeby w ogóle samoloty mogły tutaj cokolwiek robić, manewrować, operować, tak. Aha, to jeszcze chwila. To jeszcze wieża kontroli lotów, tak zwana ATC, musimy postawić. Niech sobie stanie tu. Ta wieża jest i tak tymczasowa, w związku z tym później będzie wymieniana. Ale żeby samoloty mogły kołować, to musimy im ścieżkę tutaj wyrysować. O, zrobimy takie coś. Mniej więcej dotąd. To dotąd i tak. Teraz tutaj polecimy w tę stronę. Tutaj połączymy tak. Tutaj tak. Tutaj w ten sposób. No, oczywiście ten pas też trzeba podłączyć. Tu jest już podłączony. I dodatkowo jeszcze stanowisko postojowe, więc zróbmy to, żeby tu wszystko było zrobione prawidłowo i czekało na przyjęcie naszych pierwszych maszyn. Znaczy, no nie naszych, no naszych klientów. Natomiast tak też tutaj będzie to ogarnięte. Dobra. Czy wszystko jest wybudowane? Wszystko, proszę Państwa, zostało już wybudowane na pierwsze loty General Aviation. Teraz tak, zobaczmy. My potrzebujemy otworzyć przede wszystkim te pasy. Jeden pas otwarty, drugi pas również otwarty. Mamy małe samoloty, mamy lotnictwo ogólne, czyli General Aviation. I tutaj jeszcze musimy zrobić jedną dosyć ważną rzecz, a mianowicie potrzebuję wybudować drogę serwisową. Droga serwisowa jest to droga, po której mają poruszać się pojazdy obsługi lotniskowej, czy to cysterny z paliwem, czy to samochody cateringowe, czy to najzwyczajniej w świecie kontrola i tak dalej. Dobra, to byśmy mieli. Aha, jeszcze jedna dosyć istotna kwestia, której nie może zabraknąć na lotnisku. O, mamy tutaj przedstawiciela, który te kwestie potwierdza, a mianowicie krowa biegnie. Potrzebujemy postawić tutaj płot. Potrzebujemy postawić ogrodzenie. No bo no nie jest zwierzę na pasie pożądane. Ani na stędach, to może prowadzić do uszkodzenia maszyny, a tego byśmy oczywiście nie chcieli. I ja ten płot postawię na razie w taki oto sposób. Tutaj ze względu na fakt, że jednym z zadań jest postawienie siatki, znaczy furtki, to ja tę furtkę umieszczę w tym oto miejscu. I dodatkowo jeszcze przeciągnę ten płotek, a może jeszcze z drugiej strony umieszczę furtkę. Zobacz, to jest akurat obojętne ze względu na fakt, znaczy obojętne jest gdzie, ze względu na fakt, że tutaj to i tak pójdzie do kasacji. To co tam przed chwilą ciągnąłem, nie to co teraz ciągnę. A może zobaczymy. Przepraszam, kichnęło mi się, oś to synu. No jeszcze nie do końca wyzdrowiałem, ale cóż począć. Dobra, chłopaki tutaj widzę, że uwijają się jak w ukropie, to teraz rzecz jest następująca. Drogę serwisową, którą rozpoczęliśmy budować, chciałbym przeciągnąć nieco dalej, mniej więcej gdzieś, powiedzmy dotąd. I w tym oto punkcie, znaczy w tym oto miejscu, będzie punkt kontroli pojazdu. Czyli ktoś będzie
chciał wjechać na teren lotniska z drogi głównej, takiej ogólnej, publicznej, no to przez ten punkt będzie musiał sobie przejechać po to, żeby go tam sprawdzili. No i tutaj sobie dociągniemy tę drogę. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym zmienić, to wywalić tutaj ten przystanek i plac rozładunkowy i przenieść go po prostu na tę stronę, żeby tam nam nie przeszkadzał. Czyli miejsce wykonawcy. O, postawmy sobie to może tutaj, o, będzie tak równiutko. I miejsce dostawy również postawmy sobie tutaj. Chłopcy już tam ogarniają temat. To zniknie i skrócimy tę drogę tak, żeby było tutaj równiutko. To nam później nieco pomoże. Wydaje mi się, że wszystko jest gotowe na przyjęcie naszych pierwszych klientów, a zatem kliknijmy sobie w otwarcie lotniska. Tadam! Proszę bardzo, lotnisko zostało już otwarte. No i cóż, no nie pozostaje nam nic innego, proszę Państwa, jak czekać na nasze pierwsze samoloty, właściwie samoloty naszych klientów. Sprawdzam jeszcze tylko, czy tu wszystko jest, aby na pewno ogarnięte. Tutaj już tak, chłopcy czekają z tego, co widzę. Będę potrzebował również kilka rzeczy dodatkowych, a mianowicie magazyn pojazdów, który niewątpliwie nam się przyda. Mogę go umieścić od razu tutaj. I będę potrzebował stację do tankowania samolotów i jak to wybudujemy, to będziemy mogli zakupić tam powiedzmy ze dwie cysterny tak na początek, no a później to się okaże, jak będzie to ogarnięte. Ja to się tylko zastanawiam, czy jakoś dziwnie ta droga tutaj wygląda. To chciałem sprawdzić. Mam nadzieję, że ja wybrałem drogę serwisową, ale chyba tak. Dobrze, widzę, że tutaj wszystko jest wybrane, no cały czas czekam na pierwsze samoloty. My w tym czasie kupmy sobie pojazdy i kupmy ze dwie cysterny. No i teraz dodatkowo będę musiał jeszcze podpisać kontrakt właśnie z firmą paliwową. A weźmy ten Avifuel. On jest trzygwiazdkowy, proszę bardzo, niech i tak będzie, tam za bardzo na ceny nie patrzyłem, może źle zrobiłem, no ale... No dobra, słuchajcie, zostało nam 826, aha, dobrze, nie było tematu, już 787 tysięcy, no i cóż, trzeba czekać. Zgodnie z tym, co jest tutaj napisane na naszym smartfonie, musimy obsłużyć 5 lotów. Ale zobaczmy, czy ja czegoś źle nie zrobiłem, ponieważ no, nic mi tutaj jak na razie nie ląduje, ale nie, no, nie powinienem niczego tutaj skiepścić. Możemy zrobić dla przykładu trochę inaczej. Zobaczmy. Tutaj droga serwisowa biegnie, tu wszystko jest podłączone, nie ma problemu. Tutaj mamy zjazd, tutaj mamy wjazd, więc tu jest ok. Tutaj jest odwrotnie. Wiecie co, może zamieńmy, może tutaj coś jest nie halo. Ale wątpię w to, bo nigdy tak się nie działo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tak naprawdę tak nie może być ze względu na fakt, że w momencie, kiedy tutaj mamy lądowanie z tego kierunku, no a tutaj mamy wjazd na pas, to samolot musiałby robić tak zwanego backtracka, czyli przejechać przez cały pas, zawrócić, no i... Także nie, to akurat nie stanowi problemu z tym. Będzie tak, jak było. Ale tu jest jakiś problem. Że te samoloty no nie chcą lądować. Może nie jesteśmy jeszcze za bardzo rozreklamowani. Poczekajmy jeszcze chwilkę i zobaczymy, co się wydarzy. Ach, proszę Państwa, wiem, w czym był problem. Tutaj jeszcze trzeba było kliknąć zezwól na lotnictwo ogólne, widzicie. Teraz otworzyłem sobie, no i mamy to, proszę Państwa, mamy to. Są pierwsze samoloty, właściwie pierwszy, dokładnie pierwszy jest. Kim ty jesteś, przyjacielu?
do Katowic będzie od nas leciał. Proszę bardzo, będzie leciał od nas do Katowic. Viewers International Airport do Katowic. No pięknie, pięknie. Już tutaj ciężarówka go tankuje. Oczywiście kaska zaczęła wpływać. O, następny, już trzeci samolot. Pięknie, pięknie. To się będzie rozbuchiwało. Miejmy taką nadzieję. No i co? I teraz mamy przyjąć te 5 lotów. No i te 5 lotów to wydaje się... Już właśnie zrealizowaliśmy. Tak coś czuję. Chyba, że realizacja 5 lotów polega na tym, żeby przyjąć statek powietrzny na naszym lotnisku i go... Aha, no nie, no moja teoria. Myślałem, że żeby przyjąć samolot, zatankować, tam porobić wszystkie rzeczy koło niego i wypuścić w kolejny rejs. No ale widzę, że ta teoria spełzła na panewce. Świetnie, jesteśmy prawie gotowi, aby zaoferować usługi tankowania. Panie, ja już je oferuję. A no właśnie. No i dobrze, gratulacje. Nauczyłeś się podstawowych operacji związanych z zarządzaniem portem lotniczym. Pięknie. No możemy kontynuować i tak dalej, bla bla bla. W którymś momencie możesz być zainteresowany obsługą samolotów pasażerskich znanych jako loty komercyjne. Gdy będziesz gotowy, wciśnij dalej, by kontynuować. Oczywiście my będziemy chcieli jak najbardziej tego typu loty przyjmować i będziemy się do tego przygotowywać, ale problem polega na tym, że będziemy potrzebowali zdecydowanie więcej gotówki. Natomiast w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że jesteście Państwo usatysfakcjonowani tym, że Airport CEO pojawiło się znowu na kanale Gra na Kompa. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym, nie zapominajcie. To jest dla nas dosyć istotne, a dzięki Wam kanał może się rozwijać. No i oczywiście sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.